Halo, halo, słucham pana. Siema, jak chcesz, jak tam z golfem? Siemano, ty, no nie mam kasy, chłopie. Ile masz? Tylko 200 tysięcy. No to za 50 ci go puszczę po promocji. Kurde, bo ja się z chłopem umówiłem teraz na Dodge'a za 200. Jezu, ale po co ci Dodge? Ty, bo to klasyk jest. A to nie jest klasyk? Chłopie, jak nie? A mój. Starszy od ciebie. A wszystko jest starsze ode mnie. No tak, w sumie. Masz rację, no. Jakbyś wziął golfa, miałbyś luksus. Ten golf ma ochronę i nikt ci nic nie robi, tylko ci siano płacą. Ja Mówisz? wczoraj w tym golfie Kurde. podjechałem i pół miliona w 10 minut zarobiłem. Kolejne pół? No. I czekaj, sprawdzę konto. Spoko, dawaj znaka zaraz. Mam nadzieję. Dobry. Dzień dobry. Gdzie Czekaj, jest co ty tam Loluś? pani ma na szybko? Tutaj proszę wejść, tutaj. Zapukaj i wejdź. Nie, ja nie pukam. Loluś, Tam było zajęte. ja nie wiedziałem, że jesteś ciepły, żeby się tam. Co tam. Wszystko, wszystko, wszystko. Jezu, z Pamiętam, Karenem się tak mieliśmy. grzmocą. Wszystko, wszystko. Walniam was z mojej firmy, chłopaki. Szukam nowych Jaką masz wspólników. firmę? Szukam nowych wspólników. Jest pani zainteresowana? Jakiej twojej firmy, młody? No. Jak ty mówisz dwójka? Co to kurwa Wiesz, ma ja nie być? będę się ciepłymi zadawać. Idziemy, A, no proszę dobra. pani. Jasne, nie ma problemu. Już cię idę wyliczyć. Co ty powiedziałeś? No i mały? Nie, nawet się z wujkiem nie przywitasz, tylko z bomby takie rzeczy. Nie, nie gadam z tobą, młody. Nie podoba mi się. Super jesteś, super. Naprawdę nie Wyjmij zmienię się. kija z dupy. Wyjęty. No i wszystko. Siema, Loluś. Luwa, dziesięciana, byku. Bo wcześniej to nie byłeś ty, tylko jakiś ciepluch. Nie, no po On co ze sam robisz mi lachę coś? Nie robi, patrz patrz. mi się na tyłek. On co sam lachę? On co sam Widziałem, lachę? dobra. Sam lachę co robi? Sam lachę. Arenik, żebra wyciąłeś? Co? Żebra wyciąłeś? Znacie się Co już? wyciąłem? Jakie Buni, żebra? Nathan. Nathan Buni. Cześć, Buni. Ogólnie mam takie Buni! życie. Przepraszam, musiałam coś napisać. Lolek, po co ty masz Buni telefon? Lolek, jestem. seren, nie są. Na sam Nathan. nie przeszkadzaj. Alice Kone. No i wszystko. Alice Kone do pisania, do zabicia. Ktoś do mnie dzwonił. Co to Super jest? jest, super, bo Czekaj, mnie czekaj, zjedzono. odpisz. Super, kurde. Naprawdę. Ej, Smurfik. Ja nie znam żadnej Alice Kone, więc Czemu wiesz. jesteś ciepluch? Ale nie jest. Wczoraj gadałem o tym z Rokiem i powiedziałam mu, Że go kochasz? że nie, że chciałbym, naprawdę chciałbym być homoseksualistą. Ale nie jestem. Więc ja wolę kobiety, niestety. Nawet wiem jakie. Co? Nawet wiem jaką. Jak. A, nie, dobra, cicho. Jaką? On nie wie. Za darmo nie powiem. To mnie zabiją. Ja muszę mu. Ale ja nie mam nic przy sobie. On za sprzedanie go musi. On podatek odciąga za to, jak ja zarabiam. To ile? No, ile tam. Schowaj tego nerfa. Bo ja mam groźniejszą broń. Mam groźniejszą broń. Ja mogę ją zaraz użyć. Tak potrafisz, kurwa? Potrafię. Z kim się spotyka? Za tysiaka? No? Karen jest. Boże, się patrz tam jakiś. Karen, za tysiaka cię sprzedać mogę, czy nie? Ile, umówiliśmy się ile tam? 500 tysięcy i suwa dla mnie? I suwa dla Lolka chyba wtedy. Nie mam 500 tysięcy nawet. Dobra, to nie. Później. Uwaga, Ty, co no ja pan? widzę, że tutaj coś jest nie do pełna, słuchaj. Auto! Odjedźcie. Ej, czemu ta lampa przednia prawa była rozbita? Ma ktoś naprawkę? Odpchaj. To nie było do pełna, słuchaj. Ma ktoś naprawkę? Ja już nie mam. No dobra. Mam, dam ci, mam, dam ci, Masz mam, dam ci, buni? mam, dam ci, mam, dam Mam, da co mi dasz? Naprawkę. Naprawkę. No dobrze, poproszę. Kurde, no podoba mi się ci powiem. Dobra, mam pomysł.
Jak Dawaj. Podjedzie chłop, to no będziesz podbijał cenę, że ty chcesz jednak to kupić. I podbijemy do 6-7 dych. Dobra, pasuje mi. Może Czyli w chuja cięcie też zajdzie. Dobrze, młody, ja cię nauczę wszystkich sztuk. No spoko, no, no dobrze, ja będzie, będzie to już mam kupca tego golfa, proszę pana. Golf jest mój. Siema, byk. No, ten pan mi tu proponuje 45 tysięcy, nie? To gdzie? Ja daję więcej, wsiadamy, biorę. Nie ma, koniec negocjacji. Oje, no ja mogę dać 6 dych. O. Pan mówi, że pan 6 dych daje. O kurwa. Teraz loczy. Cholera, to będzie ciężka licytacja teraz. I co za zarost elegancki. Idealny. Czy pan też u Marka and Jolly? Dokładnie tam. No proszę, pana dzień. To pana chyba z okładki brałem. Ogółem to się tak ma. Tak mogło być. To jak, Denzel, dajesz 61? Ty jak, ja musiałem pożyczkę wziąć, żeby 50 mieć. Kurde. Dobra, będziemy się wymieniać, co? Co ty na to? No jeszcze kapelusz podobny. No i Dobra. Kumple. Jadaj pan i te 5 dych biorę. Dawaj, no nie! My musimy Daj wyruchać wodę. Jakieś bliźniaczki! Dokładnie tak. Ja tam dzisiaj mam humor do prowadzenia samochodu. Czemu nie mogę wsiąść? Z tyłu, bo nie z prawej, tu na no. Bardzo ładnie tymi obcasami sobie poradziłaś. Dzięki. A ty wrócili już. To Anton. Kieruj go. No, siemano! Ruchasz czy nie ruchasz? No kurwa, oczywiście, że tak! I to nie kumpla w kiblu! Ale przecież to kumpel praktycznie. Dzień dobry wieczór panu. To co, Lolek, czekamy za tobą. A jak mi... gdzie są te piękne dziewczyny na środku Ale co ja mam zrobić? Ale co ty chcesz? Rozbił się statek gdzieś na środku morza i tam są kurwa ladacznice no dobra, no to i jedź, no to jedź na lądowisko. Ja tutaj cię nie wylęduję, nie ma opcji. Gdzie jest lądowisko? No na Sandy. Tam masz? No muszę tam wyciągnąć śmigłowiec i jak najbardziej, to cię możemy im pomóc ludziom. No dobra. A tak jesteś. Sprzedałeś tego golfa? No. Za 50. Teraz co masz do sprzedania? Tylko... Ampierkę. Powiem ci szczerze. Karen. Przepraszam. Ostatni raz, kiedy tu przyjechałeś, serce do gardła. Mój też tutaj. Byś nas wszystkich katrupił. No gdzie jesteś? Jak na głównym lotnisku na Sandy, skoro ja tu jestem? Bo on jest drugie lotnisko, jest w Sandy. Ją pomylił. No, a, młody, ty lecisz ze mną? A gdzie lecimy? No trzeba komuś pomóc. Jak komuś? No bo komuś się gdzieś tam się ktoś rozbił na morzu. No to i lecimy. No to dobra, to się przydasz. Za takim czymś w rajsy wypływa. Nie ma opcji, żebym na tym wylądował, to już wam mówię od razu. Halo! Tu nikogo nie ma. Są, to jest ktoś. Halo! Tutaj nie ma nikogo? Leć megafon, no. Halo, jest ktoś! Halo! Nie płyną, mają wyjebane w ciebie. Zniżyć się jak najdalej się da. Dobra, a my z eleganckim Denzelem wyskoczymy. Są. Na trzy? No to mogę cię do wody najwyżej wysadzić, jak Dobra. Chcesz. Dobra, to nad statkiem. Ale jak, oni płyną? Jak oni płyną, przecież jesteśmy kaskadrami. No dobra. A, bo my płyniemy. Oni nas słyszą? No, słyszę! Ale my miejsca w samochodzie nie mieć. Co za pojeby? Ten trafił. Co za... Ale jabłecznik. Jabłecznik? On nie wróci. Jabłecznik! Jabłecznik żyje, dobra, płynie. Może ktoś prowadzić, tak żebym nie miał kropli ja? A ja chyba nie mam, czy mam kropli w końcu, bo ja nie... Nie, ty nie masz, ty możesz prowadzić. Mi się przyjemnie też wszystko, wiesz. No tylko masz prowadzić. Gaz do dechy, 300 by ma być. Spokojnie. Ja zawsze tak prowadzę. Ała!
mówił, a dopiero wyjechał, tego auta już nie ma. Bo ja z pierwszego oczka musisz prowadzę sobie. Jechać do, musisz jechać do urzędu. Dupy. Czego ty prowadzisz? Pierwszego oczka. Co ty kurwa robisz? Ja myślałem, że to jest zakręt. Oszukaj mi ten... Dawaj, dawaj się, nie poddawaj. Halo? Dzień dobry. No, trzymam pan. Ty masz to Maserati? Tak, mam to Maserati. Po ile tam nie chcesz posprzedać? Półtora miliona. Do negocjacji. Półtora miliona? Kurwa negocjacji. Od Karena kupiłeś? No, można tak powiedzieć. Kurwa, no dobra. A gdzie jesteś, to bym sobie się tym przejechał. Wiesz co, za tak 10 minut moglibyśmy się na parkingu głównym spotkać. No dobra. Dobra, to za 10 minut się widzimy. Proszę, mano. Mano. Trzeba to odholować, bo nie ma, nie? Możliwe, że moja wina, no. I jeszcze trzeba będzie naprawić, że jak będzie testowało. Jasne, jasne. I umyjemy też. W środku weźmiemy wszystko, wypłuczemy. A co się dzieje? Ktoś chce się sprawdzić? No to weźmiemy, podjedziemy, weźmiemy plaka, pierdolniemy całą tapicerkę w środku, umyjemy wszystkie te i się po prostu to zrobi i nie ma problemu. A kto? Jakiś Luis Riviera. Chyba. Luis Riviera? No. Nazwisko mojego dobrego przyjaciela. Alexa. No. A tutaj masz ratusz. Wiem, ale szukam byłego Maserati. Dobra, jestem. Co potrzeba w tym Maserati? Dwa pojazdy do naprawienia i opryskanie szlaufem i wyczyszczenie szmatką. A tam było w tym Maserati? Czy ja mam szlaufem opryskać tego? Nie, te dwa. A co? W Maserati co? No co się stało, bo się pan mechanik pyta. Czyli no nic mówię, nie muszę robić. Słyszał mnie pan mechanik, czy nie? Tak, słyszałem. Dwa pojazdy będą do naprawienia i wyczyszczenia szlaufem, to niech panowie wyczyszczą tapicerkę całą. Plakiem najlepiej jakimś spryskać i jak najbardziej, i my po prostu idziemy na chwilę na kawę tam do środka i jak będzie gotowe, to proszę nas zawołać. Chodź, Mady. Już pan naprawiał? Tak, no właśnie już naprawiłem. Halo? Gdzie pan jest? No już właśnie wbiegam tu, bo... Dobrze, to ja tu czekam. To jest ten. Szymoneczko. Witam pana. Co mam kupić tutaj Maserati u nas, tak? No właśnie chciałem zobaczyć, jak to jeździ ogólnie. Jak najbardziej, proszę pana. Przede wszystkim tutaj niech pan sobie zwróci bezpośrednio już z samego początku uwagę na objętość kół. Opon samych. Tutaj samochód trzyma się do drogi doskonale. Nie jest to jakiś super demoniczny prędkościomierz, ale no jednak taka kwota pieniędzy, a nie inna, prawda? Jak na swoją kwotę pieniędzy samochód jak najbardziej będzie panu odpowiadał, jak najbardziej jesteśmy tu panu w stanie zaproponować jazdę próbną. Czy chce pan po prostu samemu, żeby się pan przejechać w jak najmniejszym obciążeniu, czy jak najbardziej idziemy z panem, jak już pan woli, samochód jest wyczyszczony, przygotowany tutaj Poleryka do sprzedaży, także tak naprawdę do pana należy decyzja. Nie no, chłopaki, no chilko, nie. Bez spin żadnych, ja mogę się przejechać, zaraz wrócę czy coś. No to, a jeżeli no chcecie, to zapraszam. Znaczy dowód pan pokaże i może pan jechać. Luzik. Nie ma problemu, panie Eric Klein. Już tutaj dowodzik oddaję. Proszę bardzo, może pan się przejechać, nie ma problemu. Dobra. Zaraz wracam. Wow. Jak? No powiem wam, że naprawdę super auto. Jest nieźle się prowadzi. To przez tę objętość opon, to nie wpada w poślizgi ani nic. Właśnie to jest cudowne. No. Powiem wam, jak, dobra. Jak tutaj, jak podoba się panu? No, super. Będzie pan zainteresowany, żeby tu podpisać umowę? A powiedzcie mi jeszcze raz cenę. Półtorej miliona. No tutaj negocjacji jak najbardziej. Kwota 1 400 000 was interesuje? 1 480 000, nie? Młody. 470 i będzie... Nie, 470 nawet zrobiłeś? Proszę cię bardzo. Wyjdziemy 50 i biorę teraz. Dobra. Możemy, niech stracę już. Więc... Czy tutaj talfir? No, tutaj z panem, dobra. 1 450 000. Dobra, to pan wejdzie panu kluczyki przekaże. Mało? Dobra. Mhm, tak. Myślisz, że więcej powinniśmy wziąć? Ja kupowałem za 550 jakoś, 1 600 000. Nie no, kurde, już się dogadałem, nie będę się wycofywać. Nie macie? Tak. No. Pan tam podpisze tam umowę, wujek przyszykował.
No. Ma pan numer, w razie co pan się może kontaktować? Tak, muszę zmienić sobie, wiesz? Bo nie wiem, a wcześniej się kontaktowałem, bo jeszcze miałeś coś innego, no wymianę miałeś. No miałem pewnie jakieś inne auto. Nie pamiętam nawet jakie już pan. Kurde, pamięta pan jakie auto, bo ja chyba SMS-y wciąłem. No właśnie nie pamiętam. Kurde. Trudno. No dobra, trudno, ale dobra. Dzięki Nathan za tutaj... Stamać, żółwiczek i mam nadzieję, że będzie auto się jak najlepiej sprawowało. No ja też mam nadzieję, że będzie najmniej poszukiwany. Ale dobra. Dziękuję. Jeszcze zobaczę sobie do Henka schowam. I kolor polecam zmienić, bo to takie gangusy niektóre mają. Gadałeś? Okej, jasne, hej. Gadałeś? Dzwonię do wszystkich tych komisarzów jebanych. No, tylko nie wiem, czy od nich się opłaca, musieliby na serio niską ofertę dać. No dlatego dzwonię do tych, których znam, a nie mnie w chuja będą robić, w rozchodzi. Mam 2-6. 2-6 równe. No oni są spoko, większość z nich jest bardzo spoko, ich lubię, więc raczej nie będą mnie robić w chuju. Do kogoś miałem zadzwonić, nie pamiętam do kogo. Też nie pamiętam, bo nie wiem. Ogólnie możemy ogłaszać się na ten możemy ogłaszać się na newsach, możemy coś takiego założyć, że skupujemy fury. I dajemy lepsze ceny od komisu i komis podbijemy, tylko nie wiem czy ja prawnie, mi się... prawnie nie, nam nie najebią za to. Czekaj, no. Ja myślałem, że wyjść do komisu jako robotę se szukać, nie? To fajnie. Ile to kosztuje w salonie? Mnie to interesuje. Zależy mi na tym, ale to ile to jeździ? Elo. Siemano. Ula la la, kąsi. Fajny. Ile ten GTR? 1 800 000. No, podoba mi się. Ale tutaj nie wiem jak ja sobie właśnie furę kupię. Tak szukam dobrej jakiejś oferty, bo mam 2,6 i szukam fury do tej kwoty. Tak. No, GTR jest fajny, szybki, skrętny. Trzyma się drogi, no i ładnie wygląda. No ładnie wygląda, tylko tam jakieś Ferrari, ktoś ma coś, zaraz zobaczę. Tam Loluś rozmawia. Ale jak coś, to mogę się nawet, może, że się odezwał tego GTR-a. Fajnie. No, nie ma problemu. A ty masz Maserati, które Leila miała. Tak. Kupiłem od niej, no. Za ile? A to tego ci nie mogę powiedzieć. A. Tajemnica. Tak, tajemnica to tajemnica. Dobra, co tam ten Loryś tu nagada? Cześć, co tu masz fajnego? Co tu masz fajnego? Maseczką się pobaw. Jasne, że tak. Co masz fajnego? Na razie tylko te dwa Luiki, no. GTR jest ładny. To niebieskie jest ładne, prawda? Hmm. Ile za to niebieskie? 1,8. 1,8. Salonowo ile to stoi? 2,2. Plus tun, no. Wizual. Za ile to chcesz sprzedać? 1,8? Tak, no wizualka za... plus tun tutaj wyszła 600 albo 650. Ile na mnie zarobisz wtedy? Ile na tobie zarobię? W sumie to nic, bo wymieniłem go na GLE plus dopłata. No i ile zarobisz? W sumie to niewiele. Bo GLE, kurwa, tanio puściłem to. Plus 500 dopłaty. No to drugie, jak za 300 to biorę to teraz. Nie, to poczekam jednak. Dam dorzucę golfa. Nie, tylko gotówka, zielone. No dobra, dobra. Moje pieniądze są czerwone. Ale problem jest taki, że jakby spoko, nie kupisz tyle taniej, ale tego nikt nie chce kupić. Ale słuchajcie, tego nikt nie chce wziąć. A wiesz dlaczego tego nikt nie chce wziąć? Bo to samochód poczeka, że... No, jakby był po Natanie bólu. Ale dobra, słuchaj Nathan, to jest na takiej zasadzie, że widzisz ile ten Ziemek, on cały czas pisze, że samochód jest warty 6 parę tam miliona, czy tam 6 milionów, sprzedaje za 4 i do niego nawet ludzie nie dzwonią o ten samochód, w ogóle. No on już ode mnie ogłasza o to. W ogóle wiecie, czy jest policja na drugiej dzielnicy, czy też ten? No bo mi teraz kurwa zarobki odcięli, dzisiaj zarobię 100 tysięcy jak byli, ale tak to chujnia, jakich nie ma. Jak żeby tam, ganiać. Ty miał tam i jak tam, co jeszcze było oprócz Ferrarki?
G klasa. A ile? 2-3. To ja mam taniej od brokera. A 2 z full tune. Ja mogę pogadać z tym, z Vincenzo na temat tego. No, co to było? Ferrari, ta? Ferrari Italii, no. No i to po ile chodzi? 3 w Saronie, niecałe? Za 2 byśmy to wzięli. A 2-3 góra. Będę z nim gadać. Nie mógł mu nawet 2-3. 2-2 i podczas negocjacji ze mną maksymalnie do 2-3 mogę wejść. Na ten moment mamy się czuć pewnie, nie mogą nam nic zrobić, jeśli będziemy sobie pisać i kupywać auta taniej niż tak naprawdę daje komis, tam tak naprawdę nic tam, nikt nigdzie grozi, ale fajnie by było, jakbyśmy zarejestrowali to pod firmę, nie? No ja bym właśnie chciałem powiedzieć, że ja bym chciał może firmę otworzyć, konkurencję dla komisu. Mamy budżet i można fajnie siano kroić. Wyobrażasz sobie, jakbyśmy nie bralibyśmy pracowników, bylibyśmy we trójkę. No. I my nie musimy pracownikom wtedy dawać wypłat i mamy po prostu to, co zarobimy, to jest dla nas, a nie dla innych jeszcze, nie? No. Więc no... Kurde. Można to jakoś zarejestrować. Tylko ile by kosztowało otwarcie firmy? Nie wiem. Ale to wtedy, nie wiem, bo to taki jest trochę konkurencja dla komisu, nie? No tak, ale no... Tak jak można było powiedzieć, że szeryfi dla policjantów, nie? No niby ta, no to co? No to trzeba iść usiąść z urzędem tak naprawdę. Iść usiąść z urzędem, pogadać ile by chcieli... Ile by chcieli za wręczenie nam budynku, jakiegoś budynek by chcielibyśmy kupić. No tak. Remont budynku. Zarejestrowanie tego wszystkiego, no i co? No i jessa. No tak, tylko że to trzeba jeszcze trochę teraz zarobić, bo nie możemy sobie pozwolić Na razie ja bym to zrobił w taki sposób, że ja tak naprawdę mogę posprzedawać te wszystkie rzeczy, które mam zbędne i ja będę ją z 20 milionów, nie, z 20 nie, to przesadziłem, z 15 milionów. No i to wtedy już można otwierać. Mamy mamy siano na fury, mamy siano na otwarcie firmy. Mechanikę dzisiaj zrezygnowałem, więc pełną parą idę w robotę inną, nie? No, przecież biznes się dobrze kręci. Tak naprawdę nie zarobiliśmy nic. Co? Tak naprawdę z tego Maserati nic nie zarobiliśmy, bo jeżeli wzięliśmy karena do siebie. Chyba, drodziaty! Czekaj, za chwilę. Co jest, no? Wy możecie podejść i rozmawiać ze mną, przecież ten problem. Tak? No, mów o tym, co mówisz o tym Maserati. No, że z Maserati mamy zero zysku, no bo to tak jakby Karen sprzedał, nie? Tak, mamy. No tak, no to jest Karena, no to jest dokładnie taka jest prawda, że to jest, znaczy zysku zero. No, wzbogaciliśmy się o jednego lojalnego człowieka, no to jest dużo, nie? No tak. No i tak, taka jest prawda, no. Daj telefon, daj no. Że tutaj jest Mikołajowi też przedstawię biznesplan. Dam ci paczki i se poszukaj, może tam jakiś telefon będzie.